Strażnik na masce samochodu. Dramatyczne sceny rozegrały się wczoraj po południu podczas pikniku lotniczego w rybnickich Gotartowicach. Na ulicy Żorskiej kierowca potrącił stojącego mu na drodze strażnika miejskiego. Ranny strażnik trafił do szpitala, a pirat drogowy do komendy policji. W miniony weekend na lotnisku w rybnickich Gotartowicach odbywał się piknik lotniczy, a obok na ulicy Żorskiej wczoraj rozegrały się sceny niczym z filmu sensacyjnego. A wszystko zaczęło się na parkingu zlokalizowanym na terenie lotniska po godzinie 15, gdy na imprezie przebywały tłumy mieszkańców. Otóż gdy patrol umożliwiał wyjazd z imprezy samochodom, które włączały się w ruchu na ulicy Żorskiej, strażnicy usłyszeli, jak kierowcy nadjeżdżających pojazdów właśnie od strony Rybnika zaczęli krzyczeć, że przed nimi jedzie prawdopodobnie pijany kierowca samochodu marki Fiat. Był to model 500L. Samochód dosyć charakterystyczny, bo żółty, więc tutaj strażnicy od razu zwrócili na niego uwagę. Na jednym z pasów drogi przy lotnisku samochód dziwnie się zachowywał. Kierowca stojący jak wszyscy w gigantycznym korku ruszał nagle z piskiem opon i tak samo się zatrzymywał, relacjonuje rzecznik rybnickich strażników Dawid Błatoń. Kierowca wychylał się tym pojazdem na lewo, na prawo, poruszając się drugim pasem od prawej strony, powodując już wtedy realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Jeden ze strażników próbował podejść do kierowcy. Ten wówczas, wykorzystując luki między autami, wjechał na przeciwległy pas wprost na inne samochody. Te zaś, nie chcąc doprowadzić do czołowego zderzenia, zjeżdżały nagle na pobocze, po którym szli ludzie na festyn. Strażnik ruszył w pościg za Fiatem, próbując go zatrzymać. Kierowca ten nic sobie nie czynił z sygnałów wydawanych w jego kierunku, nawołujących do zatrzymywania się. No i potrącił naszego strażnika. Funkcjonariusz w zasadzie przez około 20 metrów był wieziony na masce tego samochodu, a następnie, próbując ratować własne życie, po prostu zdecydował, że lepiej z tej maski skoczyć, gdyż kierowca samochodu cały czas przyspieszał. Na szczęście stojące w korku samochody uniemożliwiły piratowi dalszą jazdę. Z pomocą pospieszył też jeden z kierowców, który podał strażnikowi nóż, którym funkcjonariusz przedziurawił opony samochodu, relacjonuje rzecznik Dawid Błatoń. Jak dodaje, kierowca nie zamierzał jednak wyjść z samochodu na polecenie strażników. Zrobił to dopiero po przybyciu policjantów. Jak się dowiedzieliśmy, zatrzymany kierowca był trzeźwy. Mężczyzna prawdopodobnie odpowie za czynną napaść na funkcjonariusza. Strażnik wieziony na masce na szczęście został tylko lekko poturbowany.